W dzisiejszym wideo prześledzimy trasę sieci tramwajowej, która ma zaledwie 7 km. Odwiedzimy też najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce, a także znajdziemy ukrytą kolej wąskotorową na Podhalu. Zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii. Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek powstaje tak troszkę spontanicznie. Mam dosłownie chwilkę czasu, więc stwierdziłem, że go nagram. Później go zmontuję, a zaczyna on całkowicie nową serię. Komu ciekawostki, czy też komunikacyjne ciekawostki. Jak uważacie, która nazwa jest lepsza, to śmiało piszcie w komentarzu. I oczywiście będą to ciekawostki, jak już widzieliście po miniaturce, z Google Maps. Jeżeli wy też macie, no to tak samo, śmiało komentarz i lecimy z tym tematem. Ale na dobry start zostawcie łapkę w górę, ponieważ naprawdę to pomaga i dzięki temu YouTube pozwala mi dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, bo widzi, że ten film się podoba, więc tak to działa ten mechanizm. Oczywiście równie gorąco zachęcam do kliknięcia w subskrypcję, a następnie w dzwoneczek. Wtedy będą wam się pojawiać powiadomienia o nowym odcinku na moim kanale. Również bardzo gorąco zapraszam do wsparcia mnie, ponieważ mam kilka fajnych pomysłów. Możecie to zrobić za pomocą serwisu Tipli. Link macie poniżej. Oczywiście też zapraszam na Patronite'a, ale nie przedłużajmy. Dzisiaj będzie głównie Polska. Będzie też jeden wyjątek, ale że wyjątek potwierdza regułę, no to od niego zacznijmy. Ja nazywam się Janek. To jest kanał Janek Gada. Ciekawostki, historie, podróże. Zaczynamy. Czas, start! W materiale ukryłem też niepasujące ujęcie z Google Maps. Jeśli tylko je znajdziecie, to napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, komu się uda. A dzisiejszą naszą wirtualną wycieczkę rozpoczniemy na Łotwie. Tam znajdują się aż 3 sieci tramwajowe. Oczywiście pierwszym miastem jest Ryga, drugim jest Dyneburg, a trzecim jest właśnie Lipawa i tam jest łącznie 7 km torowisk. Jeżeli myślimy o dawnych państwach Związku Radzieckiego, to obstawiamy, że pewnie tam jest szeroki tor, ale nie. W Lipawie właśnie sieć torowisk ma rozstaw szyn 1000 mm. Proszę bardzo, jest Tatra, tak, bo tutaj jeżdżą tylko i wyłącznie Tatry. KT4SU i KT4D. I co ciekawe, zostały one zakupione z miast byłego NRD. Ja tutaj mam rozpiskę. Z Kocieburza 3 wagony, z Gery 1 wagon i z Erfurtu aż 8 wagonów. I tylko i wyłącznie takie właśnie wysokopodłogowe tramwaje spotkamy w tym mieście. Lecimy dalej. Przemierzając dalej ulicę, natrafiamy, proszę was, na zajezdnię tramwajową. Widzimy, tutaj stoi tabor. Jeszcze spoglądamy na drugą halę. No i pomału zbliżamy się do już troszkę nowszej zabudowy. A nie, to jest dworzec. No tak wygląda dworzec w Lipawie. Lećmy dalej. Jak widzicie, jest tutaj dużo właśnie takich domów ceglanych, dużo też drewnianych domów. Jest to taka zabudowa, można byłoby powiedzieć, troszeczkę miks Skandynawii, Związku Radzieckiego, no i słowiańskich klimatów. No i proszę, napotykamy na kolejny tramwaj, spróbujmy go uchwycić. A nie, gdzieś nam tutaj zniknął. A tutaj coś jest zakryte. I już mamy kolejny tramwaj, tym razem ładnie obrędowany Volkswagenem. I jak już przemieszczamy się, wyjechaliśmy stricte z starego centrum, zaraz zobaczycie, że ta zabudowa zmieni się właśnie w bardziej taką socjalistyczną. Pomalutku lecimy do pętli. Tak, na tym skwerku właśnie znajduje się pętla tramwajowa i nawet jakiś tramwaj tutaj stoi. Widzę, że Volkswagen jest tutaj mocno dominujący, jeżeli chodzi o reklamę. To obejrzeliśmy sobie tą stronę, ale zaczęliśmy od tak mniej więcej połowy sieci tramwajowej, więc spróbujmy zobaczyć, co będzie po drugiej stronie. Proszę bardzo, mamy tutaj most drogowo-tramwajowy, po którym pomału przemieszczamy się w drugą stronę. No i tutaj widzimy statki, nabrzeże i proszę was, no właśnie, tak jak powiedziałem,
miks architektury, tutaj już taki socjalizm pełną gębą. Ale muszę wam powiedzieć, że ta sieć jest bardzo zadbana. Jak widzicie, te torowiska są wyremontowane, więc o, nawet tutaj widzicie, natrafiłem przed chwilą na remont, jeszcze zdjęcia z remontu. Więc fajnie, że po prostu te tramwaje jadą przynajmniej po równym torze, mimo iż lata świetności pewnie mają za sobą, mimo remontów, kolejne miejsce jakieś pewnie historyczne. I tutaj tramwaj odbija, przejeżdża przez skwerek, tutaj jakiś kościół. O, i tutaj coś się wydarzyło. Ktoś się zainteresował chyba samochodem Google Maps. A my zmierzamy już do samego końca, no bo Lipawa znajduje się na takim w sumie cypelku, więc no tramwaje nie będą miały gdzie dalej pojechać. Dojeżdżamy, te ulice jak widzicie są dość wąskie. Widzicie, fajna zabudowa i tramwaj. Tatra kolejna, zabudowa jak widzicie drewniana. Co, pomalutku dojeżdżamy do samej końcówki. Tu jeszcze rondo mija tramwaj bokiem. No i tak jak mówię, to jest 7 km torowisk, więc za chwileczkę pewnie skończy się już ta trasa pętlą kolejną. No i to już taka typowa zabudowa postsowiecka połączona z centrami handlowymi współczesnymi. Tutaj już widzimy, że tramwaj nie jedzie dalej, więc pewnie tutaj kończy swój bieg na tym skwerku. Dokładnie nie mogłem doszukać, chociaż próbowałem. Tutaj akurat mapy Google'a nie dojechały. No i tyle właśnie z ciekawostek z Lipawy. Wracamy do Polski, ale zostajemy na północy, bo tam mamy też obiekt, który jest bardzo ciekawy, tuż obok Elbląga. Mówię to przynajmniej jako osoba, która mieszka na południu Polski, która się tym zajarała troszkę, że mogą być takie mosty, bo tutaj nie tylko będą tramwajowe, kolejowe ciekawostki, ale również drogowe i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Trafiamy do województwa warmińsko-mazurskiego i co tu my mamy? Jest tu most, taki nie za szeroki. O, tutaj widzimy Nowakowo, województwo warmińsko-mazurskie, jazda zygzakiem. I mamy tutaj również szlabany po bokach, a most jest zrobiony z drewna. Zobaczmy sobie jeszcze dokładnie, jak on tutaj wygląda. Jest jakaś tablica informacyjna, co ona nam tu wskazuje. Wejście na pontony wzbrojone. No tak, bo to jest właśnie most pontonowy. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj widzimy również korby do podnoszenia w górę mostu, tak, bo to pewnie, żeby łodzie przepłynęły. No i tutaj mamy jakiegoś pana, ale zaraz. Zakaz przejścia pieszym, ale to pewnie obowiązuje w momencie, kiedy jest most podniesiony w górę. No i pan się zainteresował też, że pojawił się samochód Google Maps, co to takiego. Pewnie starszy pan czegoś takiego wcześniej nie widział. No a tutaj zobaczmy sobie właśnie, tutaj jest obok Nowakowo trzecie. A my znajdujemy się dosłownie kawałeczek na północ od Elbląga, do którego pewnie wrócę w jednym z odcinków, no bo tam są w końcu tramwaje, sieć tramwajowa bardzo ciekawa. No i co, pomalutku przemieszczamy się na południe. Tym razem zatrzymamy się na chwilę w Grudziądzu, ponieważ jest tam najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce. Jesteśmy dokładnie na końcu Grudziądza. Proszę was, widzimy, tutaj jest droga krajowa numer 16 i obok idzie pojedynczy tor, po którym jeżdżą pociągi, zresztą za chwilę się przekonamy, ale my ruszmy sobie powolutku po tym moście. Widzicie, on jest taki fajny, stalowy, no i tak jak mówię, to jest najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce. No tutaj to by się aż prosiło, żeby zrobić jakiś punkt widokowy, żeby można było sobie popodziwiać okolice, tą Wisłę, która jest niezwykle szeroka. I proszę was, może jakieś miejsce, żeby się poopalać, bo jak widzicie, na środku mamy plażę. Więc w tym miejscu można byłoby zrobić jakąś fajną atrakcję turystyczną. Ja tak przemierzam, myślę sobie, no może spotkam jakiś pociąg po drodze, ale niestety nie było mi dane tutaj zobaczyć ani tym ludziom, którzy robili te zdjęcia właśnie za pomocą samochodu goglowskiego. Ale co ciekawe, udało mi się znaleźć na YouTubie właśnie zdjęcia z przejazdu szynobusu po tym właśnie moście. Zresztą teraz to widzicie.
A my spójrzmy jeszcze raz sobie na ten most od drugiej strony. No nie jest on za szeroki. Tutaj również, jak widzicie, zwęża się ścieżka rowerowa. Ale również warto tutaj się wybrać i zobaczyć tą kolejną komunikacyjną ciekawostkę. Też jeszcze warto dodać, że ten most wyprowadza ruch z centrum Grudziądza w kierunku autostrady bursztynowej, która jest pomiędzy Toruniem a Trójmiastem oczywiście. A my ruszamy dalej na południe, ponieważ tam znajduje się też również ciekawa rzecz, a mianowicie ukryta wąskotorówka na Podhalu, a dokładniej na granicy Podhala i Orawy. No i tutaj, jak już widzimy, znajdujemy się w miejscowości Podczerwone, gmina Czarny Dunajec, z tego co wiem. No i tutaj podjedziemy kawałeczek. Spróbujemy wjechać, może tędy się uda. A, czytaj, nie daje rady. No to spróbujmy troszkę inaczej, jeżeli nie dajemy rady tutaj tędy się dostać. Może na mapie się gdzieś kawałeczek przestawimy. I popatrzcie, tutaj myślicie, że to jest samochód Gogla? O nie. To są kogoś zdjęcia zrealizowane tak chyba albo prywatnie, bo nie wiem jak to jest, czy to jakaś firma wynajęta. No troszkę im nie szło, bo jak tutaj próbujemy się przestawić, to nie idzie to. Okej, to jeszcze nie jesteśmy dokładnie w tym miejscu co trzeba. Już widzę na mapie tą miejscówkę, którą chciałbym zobaczyć. Tutaj jest trasa rowerowa, o której pewnie zrobię za niedługo odcinek. I teraz zobaczcie sobie, tutaj to już na pewno firma, która realizuje te zdjęcia. O, proszę. I co jest? Szlak wokół Tatr. Jak obrócimy się tyłem, to nie jest samochód mapy Gogla, tylko Active Photo. No to ciekawostka, że nie tylko na mapy Gogla robią firmowe samochody zdjęcia, ale również jakieś inne postronne firmy. No i tam, tak jak widzieliście przed chwilą, była trasa turystyczna, a my tu przemierzamy. Troszkę nam tutaj zejdzie, bo ta droga ciągnie się, wije. Spróbujmy to troszkę przyspieszyć, bo troszkę długo to trwa, a chcielibyśmy w końcu dojechać do tej upragnionej miejscówki. Jesteśmy już dość blisko. No i mamy tutaj już bramę wjazdową. Jak widzicie, literki poodpadały, bo to jest miejsce chyba, które już jest mało używane. Ale widzimy tutaj stojące wagony, wąskotorówka, czyli są one pewnie w użyciu. Zresztą potwierdzenie na to znalazłem oglądając filmy na YouTubie, które właśnie teraz widzicie, i rzeczywiście pasjonaci tam zjeżdżają, żeby troszeczkę sobie pojeździć tymi spalinówkami, oczywiście z doczepionymi wagonami. Naprawdę fajne miejsce. No i właśnie, wiecie co to jest? To jest kolejka torfowa w Czarnym Dunajcu. Nazywa się to Bór pod Lasem. Jeszcze raz powtórzę, to jest na granicy Podhala i Orawy, tuż przy samej granicy Polski ze Słowacją. Naprawdę ciekawe miejsce do zobaczenia, warto się wybrać. Nie wiem, czy jest ono ogólnie dostępne, tak żebyście mogli po prostu tam wejść i je pooglądać. No ale spróbować zawsze można, jak się jest w okolicy. Zwłaszcza tak jak mówiłem wam wcześniej, że jest obok trasa rowerowa turystyczna, więc zawsze można zboczyć i zobaczyć, czy jest to teren dostępny. Ja tam jeszcze nie byłem, ale może się wybiorę. Chyba że ktoś coś wie więcej na ten temat, jak jest z dostępnością właśnie tego miejsca, to niech śmiało tak samo pisze w komentarzu. To zostajemy jeszcze chwilę na Podhalu. Przenieśmy się nieco bliżej w stronę Krakowa. Tam jest taka miejscowość Klikuszowa i tutaj jest mega fajna sprawa, ponieważ tuż przy kościele znajduje się drewniana postać górala, góral Moczyki, i wiem o tym od mojego świętej pamięci dziadka, że w zależności od pogody, jak zmienia się ciśnienie, to albo ta wędka mu schodzi w dół, albo się podnosi. No i nie wiem, czy to jest legenda, czy to nie jest legenda, może ktoś wie. I właśnie ten góral znajduje się na wyspie tuż przy kościele parafialnym, tuż przy samej Zakopiance, więc możecie zerknąć, jak zmierzacie w kierunku Zakopanego na niego, czy też w drugą stronę. To jest tuż przed Nowym Targiem, miejscowość Klikuszowa.
To też taka kolejna ciekawostka, tym razem niekomunikacyjna, ale też czasem takie będą wpadać. Tymczasem mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jest on realizowany tak na próbę, bo chcę zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Również nowe warunki, jak widzicie, te oświetleniowe tutaj, tutaj też inna kamerka, w zupełnie inny sposób to realizuję na innym sprzęcie. Chcę zobaczyć i wypróbować, jak to działa. A jeżeli Wam się spodobało, no to jeszcze raz śmiało zostawcie łapkę w górę, zostawcie tak samo komentarz i tak samo kliknijcie w subskrypcję i w dzwoneczek. No i też jeszcze raz gorąco zachęcam do wsparcia mnie w serwisie Tipli oraz na serwisie Patronite. Również tutaj będę pojawiał się na live'ach, jak to nagrywam, jestem po pierwszym live'ie, więc jeżeli to oglądacie za parę lat, to pewnie tych live'ów może być całkiem sporo więcej. A jeszcze jedno, bo zapomniałbym, wpadajcie na moje social media, między innymi na grupę widzowie kanału Janek Gada, gdzie możemy się wymieniać różnymi fajnymi pomysłami. No i co, to tyle. Trzymajcie się, do następnego, cześć!